Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane panny. Witam Was bardzo serdecznie w czytaniu na najbliższe 2 tygodnie, czyli od 20 maja do 2 czerwca 2024 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. A jeżeli to czytanie to w ogóle nie Wasza bajka, albo chcecie sprawdzić, albo poszukać dodatkowych informacji, no to zachęcam do sprawdzenia swojego ascendentu, księżyca, bądź oczywiście znaku wenusowego. Kochani, oczywiście zachęcam też do zajrzenia do opisu pod filmem, szczególnie moich nowych widzów. Jest tam kilka ważnych informacji, z którymi warto się zapoznać. No i słoneczka, dziękuję za wszystkie lajki. Zachęcam do zostawienia łapek w górę, zachęcam do zostawienia komentarzy, zasubskrybowania mojego kanału, udostępnienia tego filmu. Każda forma wsparcia jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo cenna, więc z góry za wszystko, z całego serca dziękuję, moje drogie panny. No i lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was w tym nadchodzącym czasie? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości dla osób, które są w związkach, w relacjach, a co dla moich singli. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, zobaczmy sobie kartę jednorożców dla Was. Przekaz od jednorożców na te najbliższe 2 tygodnie. Świadomość. Żyj chwilą, bądź świadomy swoich myśli, szukaj znaków i wskazówek. Piękny jednorożec. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was, kochani? Sprawiedliwość, takie poczucie równowagi, zrównoważenia, też widzenie czegoś jasno i wyraźnie, w taki bardzo obiektywny sposób. Część z Was jest przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji, będzie podejmować jakąś ważną decyzję i tutaj właśnie z tą energią sprawiedliwości będziecie w stanie podjąć najlepszą decyzję z możliwych, tak? Będziecie, mówię, wszystko widzieć jasno i wyraźnie, tutaj będzie takie wyważenie, prawda, klarowność sytuacji, więc macie naprawdę szansę na sprawiedliwy wyrok, albo właśnie, mówię, sprawiedliwą decyzję. Dla części z Was, kochani, też czuję bardzo mocno, że tu jest kwestia oceny czegoś, oceny kogoś, oceny jakiejś sytuacji i właśnie zastanowienia się, czy warto w to inwestować, czy nie inwestować, czy zrezygnować, czy nie zrezygnować. No i właśnie w związku z tym też możecie podejmować decyzję. Ze sprawiedliwością, kochani, też możecie myśleć o ślubie, możecie myśleć o wszelkiego rodzaju kontraktach, umowach, tego typu rzeczach. Możecie mieć też oczywiście jakieś formalności do załatwienia, które będą Wam tutaj spędzać sen z powiek. Zobaczmy tą sprawiedliwość. Król kielichów. As mieczy. I księżyc. Dobra, 6 buław, 10 kielichów i rycerz mieczy. Słoneczka moje, tutaj chodzi o jakieś emocje. Tu chodzi o emocje, o Wasz stan emocjonalny, albo ewentualnie o jakąś osobę, może z trygonu wody, rak, ryby, skorpion, albo osobę, którą kochacie. Myślę, że tutaj właśnie są jakieś niepewności, są jakieś lęki, są jakieś iluzje, są tajemnice, ale w nadchodzących 2 tygodniach będziecie mieli szansę zobaczyć coś bardzo jasno i wyraźnie. Jasno i wyraźnie, co da swoisty nowy początek pewnym wydarzeniom, pewnym sytuacjom w Waszym życiu, które przyniosą Wam zdecydowanie sukces, poprawę jakości życia. Właśnie to jest ta karta i żyj długo i szczęśliwie. I właśnie tak jak mówię, decyzje być może o zakończeniu jakiegoś cyklu, zakończeniu jakiejś sytuacji, która jest dla Was przytłaczająca i pójściu w coś zupełnie nowego. Tutaj też chodzi o jakąś wymianę energetyczną, o zapłatę może, albo o równowagę w związku. Dla części z Was, kochani, z tym królem kielichów możecie też po prostu myśleć o tym, co daje Wam szczęście, co daje Wam poczucie szczęścia, co daje Wam poczucie spełnienia, co kochacie robić. I tutaj może być w końcu właśnie ta decyzja, żeby pójść w to, co kochacie robić. Żeby przestać się lękać, przestać właśnie się martwić czymś, przestać żyć jakąś iluzją, tylko uświadomić sobie tą prawdę i podjąć sprawiedliwą decyzję i działanie mające na celu właśnie życie w szczęściu, życie w takim poczuciu spełnienia. Ale dla części z Was, kochani, też możecie
się zastanawiać, co czujecie do jakiejś osoby, czy kochacie tą osobę, czy Wam zależy na tej osobie, ale też w drugą stronę możecie też się obawiać, właśnie tutaj mogą być jakieś lęki, czy właśnie partner mnie kocha, czy partnerka mnie kocha, czy to jest osoba godna zaufania, czy to jest, nie wiem, współpracownik godny zaufania, czy to jest potencjalnie kandydat właśnie na coś więcej w moim życiu. Także tutaj mogą być właśnie jakieś lęki, jakieś obawy, część z Was może kogoś poznała, część z Was kogoś pozna, ale tutaj będziecie się kierować do prawdy takiej iluminacji i takiej szczerości wobec siebie, wobec drugiej osoby, a propos tego, co jest właśnie sprawiedliwe i co jest prawdą w tej sytuacji. I kochani, tak jak mówię, to wszystko będzie prowadzić do sukcesu i zbudowania naprawdę stabilnej przyszłości. Okej, w takim razie co z zewnątrz? Zobaczmy. Szóstka kielichów. Szóstka kielichów jest właśnie kartą wspomnień, kartą przyjaźni, kartą no jakiejś zależności bardzo często w relacjach. Dla części z Was, kochani, tutaj faktycznie może chodzić właśnie o kogoś odnośnie miłości. Może być tak, kochani, że jesteście ze swoim partnerem bardzo, bardzo długo. Może nawet od czasów młodości, czasów dzieciństwa i zastanawiacie się, czy coś jeszcze Was łączy, czy też nie. Dla części z Was może powrócić ktoś z przeszłości, kto będzie chciał tutaj odświeżyć relację i możecie się zastanowić, czy jest to właściwa osoba, czy nie. Czy ja coś czuję do tej osoby, czy nie. Dla części z Was może chodzić o jakąś ważną przyjaźń w Waszym życiu. Ale tutaj, kochani, będzie powrót do jakichś wspomnień ewidentnie z tą szóstką kielichów. Zobaczmy tą szóstkę kielichów. Ósemka pentakli. Szóstka mieczy. No i królowa kielichów, tak jest. To, kochani, jest ewidentnie miłość odwzajemniona. Tutaj mamy króla kielichów, tu mamy królową kielichów. Myślę, że z paziem kielichów na spodzie możecie otrzymać jakieś przeprosiny od kogoś. Nie wiem, co tam się dzieje w Waszych związkach, nie wiem, co się dzieje w Waszych przyjaźniach. Dla części z Was, tak jak mówię, może powrócić ktoś z przeszłości, ktoś, z kim długo się nie widzieliście, ta osoba może przyjechać, odwiedzić Was, albo, kochani, powrócić do kraju, albo powrócić do Waszej miejscowości. No i wygląda na to, że no tutaj będzie szansa na otwarcie się zupełnie na nowy rozdział, na nowe inspiracje, nowe przygody. Jest szansa, kochani, żebyście naprawdę tutaj odkryli siebie na nowo i rozpoczęli właśnie ten rozdział zupełnie z nową, świeżą energią. Tak, dwójka kielichów. Także tutaj chodzi faktycznie o jakąś miłość, o jakieś partnerstwo z przeszłości. Część z Was może uświadomić sobie, że warto walczyć o jakiś związek, warto się postarać, może warto pójść na jakąś terapię, może warto, kochani, gdzieś wspólnie wyjechać, zainwestować we wspólną podróż, a może warto, nie wiem, ponownie ze sobą zamieszkać i dać sobie kolejną szansę. Cokolwiek to będzie, podchodzicie do siebie z miłością. Wy kochacie tą osobę i ta osoba kocha Was. I myślę, że właśnie z tą ósemką pentakli będzie tutaj szansa na reaktywację czegoś, poprawę czegoś, naprawę właśnie jakiejś relacji, która jest bardzo istotna dla waszego życia. Co w związkach? Zobaczmy, moje panny. No, w związkach mamy dziewiątkę pentakli. Kochani, dziewiątka pentakli ogólnie jest taką energią niezależności, często singielskiego stanu. Może być tak, że właśnie dla części z Was jakiś związek już wisiał na włosku, już byliście właśnie w stanie separacji, czy coś w tym stylu, ale jednak tutaj będzie szansa, żeby zawalczyć o siebie jeszcze raz, tak? Żeby spróbować jeszcze raz. Z ósemką pentakli, kochani, tutaj też jest kwestia inwestycji, że jesteśmy gotowi na zainwestowanie w kogoś, w coś, w naszą przyszłość. Zobaczmy tą dziewiątkę pentakli. Król mieczy. Trójka pentakli. No i trójka kielichów. Właśnie tak jak mówię, kochani, ta dziewiątka pentakli trochę właśnie mówi o tym stanie singielstwa. I mam wrażenie, że tutaj właśnie coś, jakiś związek wisiał na włosku. Mówię do moich panien, które faktycznie już były w trakcie separacji, może już były jakieś papiery rozwodowe wypełnione, może już nawet wysłane, ale kochani, w ciągu tych najbliższych 2 tygodni będziecie mieli szansę tutaj na nowo odbudować swoją relację. Z trójką pentakli, kochani, trójka pentakli mówi o budowaniu solidnych fundamentów, odbudowywaniu fundamentów, mówi o przyjaźni, mówi o wzajemnej adoracji, mówi o wzajemnej pomocy i dobrej współpracy. Więc, kochani, i to będzie prowadzić do trójki kielichów, czyli do pojednania. Mam wrażenie, kochani, że Wy gdzieś tutaj się wybierzecie, nie wiem, mam jakieś takie przeczucie na jakąś kolację, na jakieś wyjście, jakiś wspólny wyjazd, może będzie jakaś impreza okolicznościowa, w której będziecie oboje uczestniczyć i faktycznie jest tutaj energia takiego odbudowania jakichś przyjaźni, będą jakieś wspomnienia,
zmienia. Coś odżyje wewnątrz Was, kochani, co skłoni Was, żeby spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy, spojrzeć jeszcze raz na swoje małżeństwo, na to, co zbudowaliście razem, na to, co zbudowaliście wzajemnie. I kochani, wygląda na to, że z tym rycerzem pentakli część z Was naprawdę będzie chciała jeszcze raz dać temu szansę, odbudować właśnie tą miłość, dać szansę właśnie tutaj temu na jakiś nowy początek, bo mam wrażenie, że tęsknicie za sobą i oboje manifestujecie w jakiś sposób powrót do siebie, a kochani, przez pewne trudności, które przeszliście tutaj ewidentnie, macie szansę właśnie tutaj ukończyć bardzo ważne lekcje i jeszcze bardziej wzmocnić tą relację. Okej, co dla singli moich? Zobaczmy. Czwórka pentakli. Moi drogi single, u Was widzę jakąś blokadę. Blokadę na czakrze serca, na zasadzie nie podchodź do mnie, nie dotykaj mnie, nie zaczepiaj mnie, nie mam ochoty z Tobą się zadawać, tak? Także możecie być tutaj przyblokowani. Dla części z Was faktycznie może tu chodzić o jakiś powrót jakiejś osoby z przeszłości i to będzie gdzieś tam powodować właśnie jakieś lęki, jakieś obawy, które będą Was blokować przed otwarciem się na tą osobę. Zobaczmy tą czwórkę pentakli. O co tutaj chodzi? Dziękuję. Koło fortuny. Dziewiątka pentakli. No i czwórka mieczy. Dokładnie. Król buław. Szóstka kielichów. Rycerz mieczy. Kochani, ewidentnie ktoś wraca do Was. Ewidentnie ktoś do Was wraca. I czuję, że Wy nie do końca czujecie się gotowi właśnie na ten związek i na powrót tej osoby. Aczkolwiek to spotkanie może być nieoczekiwane. Dla części z Was mam wrażenie, że albo to faktycznie jest jakiś eks, może przez którego w jakiś sposób cierpicie, może ta osoba Was zostawiła, może coś, ale dla części z Was mam wrażenie, że jest to jakaś dawna miłość, ktoś z kim kiedyś mieliście do czynienia, ale kontakt się urwał, może nawet tutaj był jakiś romans, może była jakaś randka, a może po prostu tylko jakaś ukryta miłość, albo nieodwzajemniona miłość i ta osoba może gdzieś wyjechała i teraz tak jakby mam poczucie, że powraca do Waszego życia. Możecie się spotkać totalnie nieoczekiwanie, wpaść na siebie w sklepie, na jakiejś imprezie, na spotkaniu ze znajomymi i to będzie dla Was, kochani, szok. I czuję, że właśnie ta osoba będzie tutaj chciała zadziałać w Waszą stronę, będzie chciała, żeby pewne emocje odżyły, będzie chciała tutaj porozmawiać, będzie chciała się spotkać, będzie chciała powspominać. Po co? Po to, żeby zakończyć jakiś rozdział, który być może jeszcze nie jest zakończony w Waszym życiu, albo powie Wam, że zakończyła jakiś rozdział w swoim życiu i jest gotowa na nowy początek. I tak jak mówię, tutaj odżyją też właśnie jakieś trudne emocje, ale z drugiej strony, kochani, pojawia się szansa na wymanifestowaną miłość, na wymanifestowany związek, więc starajcie się, kochani, bym powiedziała, spojrzeć prawdzie w oczy, nie przez pryzmat tego, co się wydarzyło, tylko takim sprawiedliwym okiem. Bądź właśnie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, bądź świadomy swoich myśli, ale tutaj mam takie poczucie, kochani, żeby być tu i teraz przede wszystkim, nie w przyszłości, nie na podstawie tego, co się wydarzyło, bo macie przy sobie osobę, która jest gotowa zainwestować, to jest singiel, to jest singielka, osoba, która być może właśnie potrzebowała czasu, żeby dorobić się trochę, żeby ustabilizować swoją energię, ale kochani, to jest coś wyjątkowego, co wkracza do Waszego życia, ponownie wkracza do Waszego życia, po to, no właśnie, żeby dać temu szansę. Dokładnie, dziewiątka mieczy, sprawiedliwość. Przestań się tutaj zamartwiać, przestań widzieć wszystko w czarnych barwach, spójrz obiektywnie na tą sytuację. Dla części z Was może to być relacja karmiczna i z czwórką buław, kochani, to może być związek z przeznaczenia dla Was. To może być Wasz przyszły mąż, przyszła żona, jeżeli tylko dacie temu szansę, jeżeli tylko spróbujecie. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Dziesiątka pentakli. Kochani, tutaj bardzo rodzinne sprawy przede wszystkim. Dziesiątka pentakli to jest moja karta, jeżeli długo i szczęśliwie, to jeszcze w obfitości i niczego mi w życiu nie brakowało. Z dziesiątką pentakli możecie liczyć na spotkania w większym gronie, w rodzinnym gronie, może będą jakieś okazje do świętowania, nie wiem, tam jakieś komunie, niekomunie teraz się dzieją, może celebracje jakichś rocznic, może jakieś urodziny, szczególnie tak mam, patrzę tutaj na te dzieci, także coś może związane z dziećmi, kochani, gdzie będziecie mieli szansę właśnie na spotkanie w większym gronie. Z dziesiątką pentakli tutaj też jest taka energia spadku jakiegoś, albo przekazania czegoś ważnego, co należy do rodziny od pokoleń, czy to jakaś pamiątka, czy to jakaś mądrość, czy to coś innego ważnego, także tutaj, kochani, też możecie coś otrzymać od rodziców, od dziadków, od bliskich osób. Zobaczmy tą dziesiątkę pentakli. Z dziesiątką pentakli też rodzina może się powiększyć. Czy to u Was, czy kochani, u bliskich osób. Siódemka mieczy. No, dwie karty wyciągnęłam, dobra, wezmę je. A, dziewiątka buław i as kielichów. No właśnie, wisielec, czwórka pentakli, ósemka kielichów, dwójka mieczy, siódemka pentakli i rycerz mieczy. No kochani, tutaj też ewidentnie
Jakieś takie właśnie niepewności, jakieś takie rzeczy. Może też właśnie ktoś powróci do waszego życia. To może być dziecko, to może być rodzic, to może być siostra, brat, to może być członek rodziny. Bo do części z was, kochani, tutaj bardzo mocno czuję też tą energię powrotu kogoś z przeszłości. I siódemka mieczy, dziewiątka była w myśle, kochani, że też przeszliście niejedno z tą osobą, albo ta osoba w jakiś sposób okłamała, oszukała, uciekła i zablokowała tutaj kontakt. Myślę, że nie było kontaktu przez jakiś czas z tą osobą. I teraz z tym asem kielichów i z dziesiątką pentagli pojawia się szansa na odnowienie tej relacji. Może właśnie dostaniecie jakieś zaproszenie, a może będzie okazja do wspólnego spotkania i przetransformowania w tej energii w tą, tak? Będziecie mieli, kochani, szansę spojrzeć na coś zupełnie z innej perspektywy, na te decyzje, na jakieś działania tej osoby. Mam wrażenie, że, kochani, usłyszycie naprawdę jakąś ważną, ważną prawdę, która pozwoli Wam odejść od jakichś blokad, dostrzec coś, czego nie dostrzegliście wcześniej. I, kochani, wygląda na to, że tutaj będzie jakaś ponowna inwestycja w tą relację. Uda się zakończyć właśnie jakiś trudny cykl, no i z tym asem pentakli faktycznie będzie zasianie nowego ziarna. Więc fajna, fajna energia. Tutaj też, kochani, mi się pojawia spotkanie, tajemnicze spotkanie rodzinne na zasadzie, jeżeli wiecie, że ktoś od Was z rodziny, nie wiem, rodzeństwo, Wasze dzieci, tak, Wasze wnuki, czy ktokolwiek inny stara się o potomka nowego, stara się o dziecko, możecie dostać zaproszenie, które będzie na zasadzie zaproszenia, a, bo robimy barbecue, robimy grilla, albo ciepło, bo coś tam, albo jakieś tam zaległe urodziny, bla, 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 ale tu Was może czekać piękna niespodzianka, kochani, że zostaniecie babciami, że zostaniecie, nie wiem, ciociami, wujkami i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj może być, kochani, niespodzianka w ten sposób połączona właśnie, że nowy członek rodziny jest, kochani, w drodze. Mhm. Dobra, praca i finanse. Zobaczmy, co tutaj. Dziewiątka była. Kochani, w pracy, w finansach tutaj mogą się pojawić jakieś utrudnienia i blokady. Z dziewiątką buław, jeżeli pracujecie nad jakimś projektem, ten projekt może iść ciężko, może iść trudno, może iść właśnie w takiej energii trochę przytłaczającej. Ale dziewiątka buław też jest tutaj energią mówiącą, nie poddawaj się. Jesteś na ostatniej prostej. Jesteś po prostu na ostatnim zakręcie. I niedługo ta sytuacja się zakończy i będziesz mógł zacząć od nowa, albo będziesz mógł w końcu odetchnąć w jakiś sposób. Z dziewiątką buław mogą się pojawić właśnie różnego rodzaju blokady, ale, kochani, to są też takie blokady wewnątrz nas bardzo często, które wynikają właśnie z jakichś doświadczeń, z jakichś trudnych sytuacji, które miały miejsce w naszym życiu i to my często stawiamy sami sobie pewne blokady, które nie pozwalają nam rozwinąć skrzydeł. Zobaczmy tą dziewiątkę buław. Mhm, szóstka pentakli. Trójka buław, okej. I eremita. Moi drodzy, otrzymacie jakąś propozycję albo dobrą radę od kogoś eremita. Może to być panna, ale myślę, że, kochani, to jest właśnie wasza energia tutaj. Może to być właśnie energia jakiegoś mędrca, którego spotkacie, osoby, która jest doświadczona, ale tutaj, kochani, ta propozycja ma was powieść na właściwą ścieżkę waszej duszy. Także dla części z was może to być propozycja po prostu wyjazdu, jakiejś wycieczki czy czegokolwiek. Dla części z was może to być propozycja pracy. Dla części z was może być to propozycja wyjazdu gdzieś za granicę, za morze. I czuję, kochani, u was właśnie taki konflikt wewnętrzny, że ja nie mogę sobie na to pozwolić, nie mogę teraz to zmienić, nie mogę teraz tego zrobić, nie mogę sobie, nie mogę tego przyjąć, tak? Mam wrażenie, kochani, że poczujecie jakieś blokady na poziomie właśnie serca, ale też na zasadzie ja nie mogę teraz wydać pieniędzy, bo ja oszczędzam na coś innego. I takie różne rzeczy. Mam wrażenie, kochani, że nie dostrzeżecie tutaj jakiegoś potencjału w czymś. A szkoda by było, kochankowie, dwójka pentakli i wieża. Powiem Wam tak, to co do Was idzie? Idzie zdecydowanie, kochani, jakaś propozycja. Idzie propozycja, idzie jakaś szansa, żeby wejść na jakąś taką ścieżkę, która, tak jak powiedziałam, jest Wam w jakiś sposób przeznaczona, jest ścieżką Waszej duszy. Ale, kochani, możecie tego nie dostrzec i możecie na razie, że tak powiem, nie skorzystać z tej okazji. Pamiętajcie, że to, co wasze, zawsze będzie wasze i prędzej czy później wróci, ale możecie poczuć brak gotowości na tą chwilę, żeby z tego skorzystać. Więc część z was może nie chcieć przyjąć tej oferty, aczkolwiek karty właśnie te, które przełożyłam teraz, zachęcają, no właśnie, żeby kreować swój świat, żeby otworzyć się na jakiś nowy rozdział, żeby pozostać elastycznym i być gotowym też właśnie totalnie przetransformować swoje życie, bo to może być naprawdę coś ważnego dla Was. To może być bardzo ważna propozycja. Więc mimo wszystko zachęcam, moje drogie,
panny, żebyście byli na to otwarci, żebyście byli na to gotowi. No, mak po raz kolejny. To jest coś, co manifestujecie. Dziewiątka kielichów, może jakieś spełnienie marzeń. No, ale właśnie, piątka mieczy, pojawią się jakieś lęki, jakieś iluzje. I tutaj po raz kolejny przychodzi mi to. Słuchajcie serca, słuchajcie głosu prawdy, starajcie się spojrzeć na to obiektywnie. Może zróbcie sobie listę za i przeciw. I na tej podstawie, kochani, też w jakiś sposób spróbujcie podziałać, tak? Okej. Okay. Rada, arcykapłanka, słuchaj, co ci w duszy gra. Połącz się ze swoją intuicją, połącz się ze swoim wyższym ja, ze swoimi przodkami. Medytuj, to jest dobry czas na medytację, to jest dobry czas właśnie na aktywację szyszynki i aktywację trzeciego oka, więc poszukajcie jakichś technik, które będą gdzieś tam z wami współgrały. Też, kochani, zwracajcie uwagę na wszelkiego rodzaju synchronizacje, sny i takie trochę mistyczne przekazy, które będą się pojawiać, bo one będą wam ważne, niosły wiadomości dla Was, moje drogie panny. Zobaczmy tą arcykapłankę. Dziewiątka kielichów. Świat. Wow, i paść pentakli. No kochani, ewidentnie Wasza intuicja będzie wam podpowiadać, że czas coś zakończyć i rozpocząć nowy rozdział. Czy to dać komuś drugą szansę, czy pójść właśnie w jakąś inwestycję, ale jest to coś, kochani, co sprawi, że poczujecie, że żyjecie, że właśnie poczujecie wolność, poczujecie szczęście. Dla części z Was, kochani, faktycznie jest to kwestia budowania rodziny, jakiejś przyjaźni albo związku. Poczujecie się tutaj pewnie, poczujecie się sexy, poczujecie, że żyjecie. Może właśnie warto otworzyć się na jakieś romantyczne uniesienia, ale tutaj, kochani, jest też informacja, żeby pójść za głosem pasji, za tym, co Wam właśnie w sercu gra, w duszy gra, aby zbudować swoje i żyć długo i szczęśliwie, również na polu zawodowym, tak? Więc tutaj bądźcie otwarci na to, co Wam podpowiada Wasza dusza, moje drogie panny. Mhm. No i co? Na koniec pytania i odpowiedzi, więc jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi od aniołków. 1, 2 i 3. Dobra. Odpowiedź numer 1 brzmi? No tak, decyzja należy do Ciebie. Oczywiście, że tak. Odpowiedź numer 2 brzmi? Wypatruj znaku. Właśnie, właśnie. I odpowiedź numer 3 to? Tak. Krótko i na temat, ale z wykrzyknikiem, więc kochani, to jest kategoryczne takie tak. No i to by było na tyle, moje drogie panny. Życzę Wam cudownego czasu, cudownych tych 2 tygodni. Powodzenia ze wszystkim. No i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa, pa.